Cześć, cześć, z tej strony Klaudyna. Pozdrawiam Was serdecznie z Omanu, z drogi do Salali. Salala znajduje się 1000 km od Muskatu i jesteśmy teraz właściwie w sercu pustyni. Przez jakiś czas będziemy właśnie tutaj sobie podróżować przez około 8-9 godzin. Zatrzymaliśmy się tutaj, Ahmed nam zrobił mi herbatkę z kawą. Także zatrzymaliśmy się z moim przewodnikiem na taki krótki piknik i chciałam Wam pokazać, jak ta pustynia tutaj wygląda. Więc owszem, są części bardzo, bardzo piaszczyste, gdzie są takie piękne wydmy, które znamy, ale właśnie, czekajcie, też się postaram do wiatru odłożyć, ale właśnie normalnie też po prostu ona jest skalista, jest bardzo zróżnicowana. Kiedy się ją mija, to często możemy znaleźć beduinów, możemy znaleźć wielbłądy, tutaj to jest bardzo, bardzo dobry biznes właśnie, kozy, co jakiś czas samochody, także w taki sposób wygląda pustynia. Co 100 km można sobie właśnie zatankować czy zatrzymać się, więc trzeba to tak troszeczkę przewidywać. I to jest trasa, którą kilkaset kilometrów jeszcze jedzie się do Salali i kilkaset kilometrów właśnie, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie są drzewka herbaciane. Kadzidłowe, już też jestem zmęczona. Wstałam dzisiaj o 6 godzinie. Ja sobie myślę, co tam o 6 w ogóle, co będziemy robić. I okazało się, że byliśmy na takim właśnie beduńskim suku, gdzie byłam jedyną białą kobietą. Poszłam sama, bo akurat mój przewodnik musiał zaparkować, więc wiecie, pomimo tego, że byłam dość przyzwoicie ubrana, wzbudzałam dość duże zainteresowanie. Więc to tyle, tak, pozdrawiam Was z pustyni. Zastanawiałam się, czy chce mi się jechać te, wiecie, 7 godzin, pustynia, nic tu nie ma, ale bardzo, bardzo się cieszę, że mam taką możliwość, bo jednak to jest zobaczenie kawałka jakby prawdziwego kraju. Także do czytania i miłego dnia i będziemy dalej z Omanu nadawać. Hej, hej!